Ruszył remont ulicy Remera w Radlinie. Na remontowanym odcinku ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Spodziewamy się pewnych utrudnień dla mieszkańców, ale myślę, że ostateczny efekt usprawiedliwia te przejściowe utrudnienia. To jest jedna z takich ważniejszych inwestycji, które w tym roku czeka starostwo powiatowe przy naszym miasta Radlin współudziale. Gruntownie przebudowany zostanie ponad kilometrowy odcinek. Poza nową nawierzchnią powstanie też chodnik o długości ponad 2 kilometrów. W tym tygodniu ruszyły prace na tym odcinku ulicy Remera od skrzyżowania z ulicą Napierskiego do skrzyżowania z ulicą Kominka. To jest ponad kilometr tej właśnie drogi. W tym czasie będzie tutaj jeden kierunek poprowadzony od centrum w stronę Pszowa. Z kolei kierowcy, którzy będą chcieli się dostać do centrum Radlina, będą musieli skorzystać z ulicy Rydutowskiej. Na tym odcinku planowana jest kompleksowa modernizacja. Jezdnię trzeba będzie poszerzać. Znajdujące się w pasie jezdni drzewa zostały przesadzone w inne miejsce. Szkoda było tych drzew, zwłaszcza te, które się przyjęły dosyć ładnie, dlatego postanowiono znaleźć im nowe miejsce. Część z nich już pojawiła się przy przedszkolu na Górzynach, w takim zielonym otoczeniu. Druga część jest przesadzana na ulicę Rejmonta, tam gdzie rozpoczyna się ta nowa trasa rowerowa. Wartość przebudowy to prawie 3,5 miliona złotych. Połowę pokryje powiat wodzisławski i miasto Radlin. Reszta pochodzić będzie ze środków rządowych. Wyłoniono wykonawcę remontu wiaduktu w ciągu ulicy Mariackiej. Po wielu przygotowaniach udało się wyłonić wykonawcę inwestycji na wiadukcie. Bardzo newralgiczna inwestycja. Wielu mieszkańców z pewnością czekało na tą informację. Tutaj jeszcze nie mamy konkretnego harmonogramu tych prac, natomiast na ten moment trwają jeszcze uzgodnienia przede wszystkim ze stroną kolei, dlatego że musimy pamiętać, że ta inwestycja to jest inwestycja nad czynnym szlakiem kolejowym, więc tutaj trzeba wszystkie ruchy ze strony wykonawcy uzgodnić. Wiadukt po opinii inspektora nadzoru budowlanego został zamknięty ze względu na zły stan techniczny obiektu. Remont wyniesie ponad 4,5 miliona złotych. Firma będzie miała 12 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie wszystkich prac. Istniejący trójprzęsłowy obiekt zostanie rozebrany i zastąpiony nowym jednoprzęsłowym. Kolejny teren w Radlinie zmienił się nie do poznania. Przy ulicy Młyńskiej powstał park kieszonkowy. To nie były piękne tereny. Dostaliśmy tą działkę od Skarbu Państwa z takim zaleceniem urządzenia właśnie parku z miejscem do parkowania samochodów. I postanowiliśmy zrobić taką część miasta, która będzie bardzo przyjazna ludziom, ale i też tym naszym najmniejszym zwierzątkom, wszystkim zapylaczom i pszczołom. Miejscu nadano charakter sielsko-wiejski. Pojawiły się m.in. meble z palet oraz specjalne nasadzenia. Jest kwietnie, jest łąkowo i trochę miejsc takich do wypoczynku, bardzo ekologicznie i myślę rekreacyjnie. Park kieszonkowy znajduje się w niedalekim sąsiedztwie Tężni. 1 lipca rozpoczęła się akcja Sportowy Marcel. To codzienne zajęcia sportowe na Orliku. Zapraszam wszystkie dzieciaki o 10.30 od poniedziałku do piątku na nasz radliński Orlik. Mamy co tydzień inną dyscyplinę sportu. Dzisiaj akurat mamy u nich hokej. W piątek będzie turniej. Będą rywalizowali między sobą. Dla każdego mamy medale. Zajęcia cieszą się sporą popularnością. Zwłaszcza dyscypliny, które w szkole nie są popularne, jak unihokej, piłka ręczna czy bóle. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Młody Radlin. Akcję sponsoruje miasto Radlin. Szykuje się intensywny sierpień w Radlinie. Rozpocznie go operetka przy fontannie. 3 sierpnia wraz z orkiestrą Dentą Marcel wystąpią Oskar Jasiński i przyjaciele. Co czwartek przy radlińskiej tężni będą odbywać się tężni ogrania, czyli muzyka na żywo. W połowie sierpnia miejsce przy fontannie zajmie tradycyjny już ekobazar, a miesiąc zakończą gminne dożynki.